Cześć, tu Marta. Mam plan, słuchajcie, dzisiaj mam plan taki, że pokażę Wam dużo różnych kompozycji jesiennych, różne połączenia kolorystyczne, różne rośliny. Pokażę Wam, jak łączę kolory i dlaczego uważam, że te akurat z sobą grają. Mam nadzieję, że dołączycie do komentarzy i opowiecie mi o swoich ulubionych. Zapraszam. Oczywiście dyskusja o kolorach jest trudna, każdy lubi coś innego i to, co podoba się mi, niekoniecznie musi podobać się Wam. I vice versa, jest to jak najbardziej fantastyczne, że się różnimy i możemy lubić inne rzeczy, ale ja dzisiaj chciałam Wam pokazać przeróżne połączenia. Będą też takie, które są dla mnie nietypowe, czyli takie bardziej, wiecie, burgundy, czerwienie, ciemne kolory. Wiem, że sporo z Was takie kocha, pomyślałam, że też Wam pokażę, ale też pomyślałam sobie, że te połączenia będą świetnie wyglądały w zakątku przy garażu, dlatego że tam klony przebarwiają się na czerwono. I mamy bardzo czerwony perukowiec, także te takie kolory mocno intensywne, czerwienie będą tam świetnie pasowały. Zacznijmy od pierwszej kompozycji, którą wymyśliłam sobie właśnie do tego zakątka przy garażu. Miałam tam wiosną inne kompozycje i to jest jeden z koszy, który tam stał. Była tam żurawka, to jest, jeżeli dobrze pamiętam, Black Taffeta. Przepiękna żurawka, zimuje cały czas w pojemniku, całą zimę. Nic z nią nie robię, słuchajcie, jest coraz większa i bardziej się rozrasta. I pomyślałam sobie, że tutaj będzie fajnie zagrać kolorem właśnie takim głęboko czerwonym, lekko bordowym i ciemnym różem. Tutaj mamy dwie byliny, które Wam już ostatnio pokazywałam, żeby mieć taki przedsmak, jakie to rośliny do nas przyjechały. To są skalnice. Skalnice przyjechały do nas od pana Zymona i są to rośliny, które są wrażliwymi bylinami. Są tak strefa ósma. Jeżeli chcecie je zimować w swoim ogrodzie, to będzie należało je okryć, ponieważ ja część będę mieć właśnie w koszach, zamierzam je po prostu zanieść do szklarni i tam będą sobie zimowały. Dokładnie ta skalnica nazywa się skalnica zarzyczkolistna i to jest odmiana Dancing Pixies. Jedna to jest Tali, a druga jest Tami. Tali to jest ta, a Tami to jest ta. Czwarta roślina w naszej kompozycji to Hebe. Roślina wyglądająca zupełnie inaczej, ale uwielbiam na froncie naszej kompozycji, czy mojej kompozycji w tym przypadku, dać coś, co będzie wyglądało zupełnie inaczej. Nie dość, że są zupełnie inne liście, zupełnie inny kolor i zupełnie inny pokrój. Ona bardzo ładnie podbija nam wzrost, czy wysokość tych naszych roślin, podbija nam też kształty liści. Zwróćcie uwagę, że liście, pomimo tego, że mają zupełnie inny kształt i żurawki, i naszej skalnicy, mają element wspólny. Jest w nich taki element bordowy, który się bardzo ładnie przeplata i to je łączy, chociaż kształty liści są inne. Natomiast nasza hebe, ona po prostu będzie nam te kolory podbijać. Te bordo będą wyglądały dużo, dużo lepiej. A jeżeli umieścimy całość w słońcu, w ogóle te kolory będą jeszcze bardziej wybarwione. Im bardziej rośliny właśnie popychamy do cienia, tym to wybarwienie liści jest słabsze. No dobrze, jakie jeszcze rośliny moglibyśmy dodać tutaj, gdybyśmy chcieli wymienić którą z tych roślin? Przygotowałam sobie też wrzosy. Przepiękne udało mi się tutaj przywieźć od pani Ewy w moim lokalnym sklepie. Słuchajcie, mam taki sklepik, który nazywa się U Ogrodniczki, w Rudej koło Tarczyna. I pani Ewa, pomimo tego, że to jest naprawdę mały punkt, ma tak świetne czucie do roślin i zawsze ma tyle ciekawych kolorów i tak mam wrażenie, że dobrze z sobą współpracujemy. Ja wiem, czego ja szukam i przyjeżdżam, pani Ewa już to ma, więc uwielbiam takie miejsca, w których ktoś wie, co w tym momencie jest popularne i ma zawsze miała super tunię szybciej niż ja je odkryłam i bardzo dużo ciekawych roślin. Ale teraz zgarnęłam właśnie te wrzosy. Zobaczcie, te wrzosy tak, żeby świetnie, gdybyście na przykład planowali jeszcze większą, bo przecież to nie musi być kosz, to może być jakaś taka wielka balia, którą będziecie wypełniać roślinami, czy na przykład prostokątna donica, możemy tutaj sobie bardzo ładnie pododawać tego koloru. Zobaczcie, jak świetnie te kolory razem grają. Wszystkie te rośliny będą preferowały glebę od kwaśnej do lekko kwaśnej, także ja tutaj sobie spokojnie używam ziemi albo do hortensji, albo do rododendronów, albo mieszam sobie ziemię po prostu do kwitnących odrobinę z jakąś kwaśną ziemią. Tak naprawdę to już teraz na koniec sezonu to patrzę, co mi zostało, słuchajcie, i robię sobie czasami takie miksy, ponieważ
testowałam przeróżne w tym roku zestawienia i często te rośliny, które są kwaśnorubne, daję po prostu siebie do pelargonii, też naprawdę dobrze rosną. Także dużo, dużo wybaczają, ale oczywiście, jeżeli chcecie te rośliny potem przezimować, nie chcecie, żeby to były sezonowe pojemniki, tylko chcecie, żeby te rośliny przetrwały, zawsze najlepiej dobierać glebę czy ziemię z worków do tego, co te rośliny lubią najbardziej. No dobra, zobaczmy teraz inne kolory. Pójdźmy w totalnie drugą stronę, czyli bardzo delikatne róże. Kompozycja tutaj słodziutka, tak jak lubię. Bardzo delikatne róże i limonka dla podbicia różu i tej całej słodkości. Cukiereczki po prostu. Jeżeli lubicie takie, to zobaczmy, co tutaj mamy. Przede wszystkim żurawka wszelkiego rodzaju o limonkowych liściach, na przykład lime marmalade, będzie tutaj świetnie się sprawdzała. Do tego mamy wrzosiec delikatny. Ostatnio w wideo, kiedy powiedziałam, że mam wrzosce delikatne i one u nas nie zimują, dużo z Was mówiło, że u Was wrzosce zimują. Ale nie delikatne, bo delikatne nam przymarzają już przy minus 4. Jeżeli mieszkacie, no w większości miejsc w Polsce jest poniżej tej temperatury, to delikatne Wam padną. Są oczywiście wrzosce, które u nas świetnie zimują, jest ogromna ich grupa, ale nie są to wrzosce delikatne. Jak sama nazwa wskazuje, są to rośliny nieodporne na mrozy z Afryki, ale można je stosować jako takie właśnie dekoracje sezonowe. Trzecia roślina, która tu oczywiście daje to totalny efekt tymi przecudnymi, delikatnie różowymi kwiatami, to też skalnica, też z serii Dancing Pixies i ta nazywa się Tilda. Bardzo mi się podoba. Chyba moja ulubiona z nich wszystkich, bo ma tak, wiecie, taki idealny róż, jak ja lubię. I tu mamy kolejne właśnie takie połączenie, które wydaje mi się, że będzie kwitło nam naprawdę długo i daje nietypowy dla jesieni kolor, ale ja też lubię w niektórych fragmentach ogrodu takie połączenia robić. Bujnę się do kolejnego zestawienia. Z tyłu mamy znów skalnicę, bo jak wiecie, bardzo dużo ich do mnie przyjechało, więc pomyślałam sobie, że też ją tutaj dodamy. Ta odmiana nazywa się Tessie i ten róż jest taki cukierkowy, powiedziałabym, ale bardziej intensywny. Na froncie natomiast dołożyłam sobie hebę, mulenbeckię i to srebrne coś, kolocefalus, słuchajcie, ta nazwa zawsze łamie sobie na niej. Ja na niego mówię suszek, zostawmy go w ten sposób. Mulenbeckie kocham, ale problem jest taki, że mulenbeckie jako jedną to naprawdę można dostać tylko wiosną, a potem zawsze są te miksy z tym suszkiem. Nie jestem jakąś jego ogromną fanką, ale już wybrałam sobie takich, żeby był najmniejszy u pani Ewy i chodziło mi głównie o mulenbeckie, bo to jest cudowna roślina. Cudowna roślina zarówno do kompozycji, bardzo długo trzymaliście, a potem możecie ją przenieść do domu i ona świetnie się sprawdza jako roślina domowa, nawet nie potrzebuje jakoś super dużo światła, no oczywiście jasne miejsce będzie najlepsze. Świetnie wygląda w pojemnikach. Także tutaj mamy coś innego. A to hebe, słuchajcie, wygląda trochę jakby to był mech. Tutaj mechem też można by było podziałać, jeżeli macie gdzieś w ogrodzie u siebie, że możecie sobie kawałeczek wyciągnąć, owinąć właśnie jakiś kawałek ziemi i też dobrze to namoczyć. Super będzie wyglądało. Kolejny pojemnik będzie stał na moim włazie do szamba, który jest niestety widoczny na rabacie z hortensjami i zawsze tam sobie robię jakąś kompozycję, żeby nie zwracał uwagi. Tam zależy mi na tym, ponieważ tam jest bardzo dużo limonkowych zieleni, takich macie i z hakone, i z hortensji, dużo tam jest zielonych kolorów. Nie chcę tam wprowadzać różu, zależało mi na tym, żeby tam raczej były biele i zielenie, które będą fajnie łączyły się kolorystycznie z tą rabatą. Tutaj wprowadziłam znowu skalnicę. Naprawdę mam jej bardzo, bardzo dużo. Ta odmiana dla odmiany nazywa się Thea, tychy EA pisane. Do tego mamy wrzosy i są to wrzosy zielone z bardzo delikatnymi białymi lub delikatnie różowymi kwiatami. A na dole dodałam jeszcze hebę, czyli będzie ta zieleń, która będzie świetnie wyglądała, a do tego chmura białych kwiatów. Wydaje mi się, że to jeszcze rozświetli ten kawałek. No dobra, słuchajcie, kombinujemy dalej z kolorami. A może coś niższego? Chcecie, żeby fajnie wyglądało? Te wrzosy, które są tak niesamowitych, intensywnych, bordowych niemalże kwiatach, chyba najbardziej mi pasują, jeżeli chodzi o jesień. Możemy oczywiście zrobić czysto wrzosy. One będą nam chyba najdłużej kwitły, bo wrzosce przy jakichś takich chłodniejszych nocach będą przekwitały. Jednak kolorem wrzosów można cieszyć się trochę dłużej. Ale z drugiej strony wrzosce delikatne są tak obłędne, ja tak uwielbiam te kolory. Także możemy sobie połączyć, wszystkie lubią dokładnie te same warunki, także może to być wrzosiec, może to być wrzos, a możemy też dodać coś dla kontrastu wyższego. Wszystko zależy od naszej, słuchajcie, kreatywności.
Na froncie oczywiście Hebe. Jestem zakochana właśnie w tym, że ona ma taki fajny, wiecie, taka poduszeczka. Bardzo ładnie to podbija kształt kwiatów wrzosów. Bardzo mi się to podoba, ale mam też inną opcję. Może ktoś lubi kapusty ozdobne. Ja Wam opowiadałam w poprzednich latach, że kapusty bardzo lubię. One są takie przezabawne dla mnie, jeżeli chodzi o kwiaty. Nie lubię tego, jak zaczyna się robić mokro, zaczyna się robić zimno i one zaczynają podgniwać. I wtedy wiecie, jakbyście obok pola kapusty przechodzili. Więc za tym elementem kapust ozdobnych nie przepadam. Nie lubię tego zapachu. Kiedyś pamiętam, że jeździliśmy do domu taką jedną trasą i tam przez całą późną jesień te kapusty gniły na polu. I pamiętam, że codziennie przejeżdżaliśmy koło tego miejsca, nie jestem fanką. Także możemy sobie wkomponować, ale wiedzcie, że się dzieje, jak one zaczynają podgniwać. Tutaj pokazać Wam też chciałam kolory pomieszane, czyli mamy delikatniejszy róż, ciemniejszy róż i takie mamy fajne przejście. Możemy to zrobić, czyli idziemy tak jakby po linii koloru coraz ciemniejszy, a możemy to totalnie zaburzyć. W centrach ogrodniczych teraz też możecie spotkać miksy kolorów, czyli są trzy wrzosy wsadzone w jedną doniczkę. Nie przepadam za tym, wolę sama sobie miksować i lubię pojedyncze. Natomiast jak ktoś chce miksa, to też sobie można oczywiście kupić. Jestem ciekawa, jakie kolory Wam najbardziej podeszły teraz. Czy wolicie właśnie te takie bordo mocne? Jesienią to u mnie jest najmocniejszy czas w mojej głowie, kiedy akceptuję takie kolory, w szczególności jak potem drzewa zaczną nam się wybarwiać na czerwono, dlatego ten kącik, gdzie tam te klony, słuchajcie, i ten perukowiec, mam nadzieję, że będzie to fajnie wyglądało. Mam nadzieję, że dzisiejsze kompozycje Wam się podobały i oczywiście też czekam w komentarzach na Wasze pomysły na to, jakie kolory u Was grają i co Wam się w takich kompozycjach sprawdza. Mam nadzieję, że parę pomysłów gdzieś tam paru osobom się wykluje i będziecie mogli ozdobić swoje ganki, tarasy. W końcu chyba przyszła jesień. Dzisiaj tak patrzę na te chmury. Wczoraj tak wiało ptaki. Zobaczcie, jak nade mną latają, jak szalone. Idzie jesień, ale naprawdę w tym roku długo z nami było lato, także bardzo się cieszę. I czas się pewnie będzie brać w tym zimnie. Na pewno lepiej się będzie kopało, przesadzało i saciło cebulowe. Jeżeli dzisiejsze wideo Wam się podobało, zostawcie oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału, wciśnięciu dzwoneczka. A my widzimy się w kolejnych wideo w środę i w niedzielę. Do zobaczenia.